dobrze, że jest ciepło, słuchajcie. Czas mija. Za moment pogadamy. Pan Adam Andrusiewicz. Adam Andrusiewicz. Andrusiewicza, sławnego śpiewaka tenora, który śpiewał tyle lat, 60 lat w Kościele Świętego Antoniego i w innych chórach Białej Podlaskiej. Mieszkam w Kołobrzegu. To jest 50 lat minęło, kiedyśmy ukończyli w 61 roku szkołę podstawową numer 2 Białej Podlaskiej, która się mieszkała na ulicy Janowskiej. Wtedy na Janowskiej? Tak, szkoła, która powstała w 22 roku. Myśmy ją ukończyli w 61 roku. Naszą wychowawczynią taką, która wymagała bardzo od nas, ale od siebie też bardzo dużo, była pani świętej pamięci Oksenikowa. Był to wspaniały człowiek, wspaniały pedagog. Pedagog, który wykształcił dużo ludzi, pokazał, jak trzeba się uczyć, jak trzeba być dobrym Polakiem i dobrym człowiekiem w ogóle, żeby to ktoś po to z nas nie miał wstydu. Moją koleżanką z Ireną spotkaliśmy się w 2009 roku, z Ireną Czerkes. Spotkaliśmy się na Wszystkich Świętych i powiedzieliśmy, że trzeba to zorganizować. Nie wiedzieliśmy, jak to zorganizować, to po co ci powiedziałem, że trzeba to zorganizować, ale to trzeba działać. Nie wiedzieliśmy dużo, gdzie nasi przyjaciele mieszkają, na której na przykład moją koleżankę Miłkę szukaliśmy półtora roku. Znaleźliśmy jedna Eleję Karczewską, która mieszka w Ameryce, też szukaliśmy, trudno było znaleźć. Jest dzisiaj z nami? Jest z nami do tej Białej Podlaskiej. Dziewczyna, która przyjeżdża na kulach, jest bardzo schorowana, Ewa Wiśniewska, przyjeżdża z Gdyni na dwóch kulach, musi mieć specjalny samochód, ale przyjeżdża w tamtym roku, była jest w tym roku. I byliście na pewno dzisiaj przy budynku starej szkoły, tam już tej szkoły nie ma. No niestety nie ma, jest jakieś tam są sklepy, magazyny, boiska nie ma tam, gdzie ja zdobywałem kiedyś na 60 metrów Mistrzostwo Województwa Lwowskiego, starego województwa na 60 metrów. Było duże boisko, ładne, teraz w tej chwili już tak ogrodzone, że tylko malutka przestrzeń została. A ja rozmawiam w tej chwili z kim? Ewa Wiśniewska, jeżeli miałem tę chwilę. No, mam podać nazwisko. Ewa Wiśniewska. Tak, Wiśniewska, tak. Ludmiła Zoryn. I to są nazwiska panieńskie z czasów szkolnych. Z czasów szkolnych, tak, tak. Tutaj rozmawiałem wcześniej z panem Adamem, klasowy podrywacz. No, nie ja nie zauważyłam. Może go podrywał, ale nie mnie. No, życie nas rozrzuciło po całej Polsce, także z tej klasy dużo osób jest w wielu takich większych miastach. No właśnie, to rozmawiałem. Tak. Jedna czwarta klasy zostało w Białej. Ja wylądowałam w Gdańsku, koleżanka też w Gdańsku. Tak, dlaczego akurat was, przepraszam za wyrażenie, wywiało, a większość na wybrzeże? A to zaczęło się od morza? Zaczęło się ode mnie, dlatego że ja po prostu marzyłam o tym, żeby mieszkać nad morzem. I zrealizowałam swoje marzenie, tak. Mieszkam w Gdyni w tej chwili, w jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. I tak niech pani się przyzna, ile za sobą pani kolegów i koleżanek pociągnęła? Wiem, że jest pan Adam po brzegu. We dwie jesteśmy my na wybrzeżu z tego, co... A pan Adam po brzegu? Pan Adam jest w Kołobrzegu, tak. Adam jest w Kołobrzegu, jeszcze jest kolega stomatolog w Skurczu, tam też tak na Pomorzu, także... No. Jak często są teraz panie w Białej Podlaskiej? No ja już przeważnie tylko z okazji takich spotkań. W zeszłym roku, w tym roku nie mam nikogo na cmentarzu, nie mam nikogo, po prostu nie ma potrzeby przyjazdu. Nie tęsknię trochę za tym miastem? No troszeczkę tęsknę, szczególnie się wspomina młodzieńcze lata. Zmieniło się to miasto? No, zmieniło się z tym, że w tych czasach naszej młodości to miasto też było piękne, było najczyściejszym miastem w województwie lubelskim. Zawsze miasto dostawało pierwsze miejsce w konkursie czystości. A gdybyśmy jeszcze wrócili te 50 lat wstecz i powspominali szkołę, co w niej było szczególnego? Co panie zapamiętały? Szkoła, no klasy, pierwsza klasa, nauczycieli pamiętam kolegów, koleżanki, znajomych, wspólnych, których się spotykało później już w dalszym życiu również, pan Bogusław Kaczyński, słynny pan, jego siostra, która mieszkała w Szwecji, aktor, pani Demczukowa, nasza nauczycielka, tu kiedyś mieszkała w tym domu obok.
prowadziła nam WF, no może nie w szkole tutaj, może już troszkę w średniej, ale no, pamięta się dużo osób. A jakaś historia? Kłosowski, Roman Kłosowski, jechaliśmy kiedyś pociągiem, rozmawiali bardzo dużo na temat Białej, także z panem Romanem. Z panem Romanem, bardzo miły człowiek. A jakaś historia ciekawa? No ta klasa tak jakby się w czepku urodziła, bo nauczyciele byli wspaniale wykształceni. Pod koniec szkoły podstawowej uczyli nauczyciele, którzy albo studiowali, albo byli po studiach. Byli bardzo mądrzy ludzie. Ja myślę, że teraz takie szkoły dopiero powstaną, i to prywatne, z tak starannym wykształceniem, jakie myśmy dostały. Naprawdę, te osoby, które nas uczyły, wkładały masę serca do nauki, w ogóle do nas. Ja teraz panie lekko wykorzystam, trochę właśnie żeby cofnąć się w historii. 1961 rok. To był ten rok, którym kończyłyście, tak, panie, szkołę. I ja zapytam, co wtedy ciekawego było w Białej? Co się budowało, co powstawało, co powstało? Co było takiego niezwykłego? Powstała filia AWF-u warszawskiego. W tamtym okresie. Właściwie to było miasto młodzieży. Tu były same szkoły i olbrzymia ilość młodzieży uczącej się w różnym wieku. Także tutaj postawiono na wiedzę, na naukę. I z tych osób, które w tym czasie się uczyły, to ja myślę, że 3/4 wyjechało w ogóle w Polskę. Kto wtedy rządził Białą? O, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Powstała ta fabryka włókiennicza, ale nie pamiętam, który to był rok, tak, Biabena. Nie pamiętam, który to był rok. To chyba było, że byłyśmy za naszych czasów na pewno, że tu mieszkałyśmy. Tam za rzeką były takie imprezy organizowane na 1 maja, różne festyny ze skramami, występy zespołu PSS Biała Podlaska. Kiedyś, który miał chór, miał zespół taneczny. Byłam zaangażowana, także pamiętam dokładnie. Także często mieliśmy tam występy właśnie w Zofim Lesie. I za tym Zofim Lasem powstawało dopiero osiedle dalej i tam dalej już fabryka na Sidorki, tam wszystko w tamtym kierunku, nie? Się rozbudowywało. Tam były pustki, tam były składy węgla tylko. Co jeszcze? Tu się chodziło jak jakieś bajce. I jak pojechałam do większego miasta, to byłam zszokowana, bo tam już jest zupełnie inny świat. I do innego świata. A ze mną dwoje kolejnych organizatorów. Z kim mam przyjemność? Celina Walczuk. Pani Celina Walczuk? Andrzej Skóry. I pan Andrzej. Komu przyszedł do głowy taki pomysł, żeby tę klasę zebrać? Jeszcze raz, ponownie. Pierwszy pomysł przyszedł koledze Andrzejowi kilka lat temu. Namawiał mnie na spotkanie takie koleżeńskie, ale ja powiedziałam, dobrze, Andrzej, na tym się skończyło. Dopiero po 2 czy 3 latach Wiesiek zadzwonił, że organizujemy spotkanie klasowe. No zatęsknił za byłymi koleżankami. I tak nas tutaj zdopingował, że myśmy, żeśmy z koleżanką z Poznania w zasadzie i z nim we czworo, ich dwoje, Kołobrzeg i Poznań telefonicznie z nami się konsultowali cały czas, a myśmy tutaj na miejscu, jeszcze koleżanka Halina nam trochę pomagała, niewiele w tym roku. I żeśmy tak organizowali to spotkanie. W tym roku już było o wiele łatwiej, natomiast trudno było w tamtym roku, bo szukaliśmy kolegów, koleżanek, niektórych przez 1,5 roku. Słyszałem. Panie Andrzeju, klasa liczyła 36 osób. Ilu zostało? 29 osób. W tej chwili co wiemy, że jest żyjących. Ilu dzisiaj na zjeździe? 23 powinno być w tym. Jest w tej chwili 23. Sukces, to jest duży sukces. Tak. Biorąc pod uwagę to, że ludzie są po całej Polsce, nawet i w Ameryce. Tak, i duży sukces, bo 23 osoby. Tamte 6 osób wiemy, gdzie są, ale z innych przyczyn nie mogły przyjechać. Z powodów głównie zdrowotnych nie przyjechali. Koleżanki, koledzy zmienili się? Niektórzy tak, a niektórzy są bez zmiany. Zaprosiliście kolegów, koleżanki na Plac Wolności pod ławeczkę Kraszewskiego, przy ławeczkę Kraszewskiego. Również wiem, że zużycie kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Co jeszcze w planach? I następnie pójdziemy spacer po Białej Podlaskiej i złożymy wiązankę na grobie ostatniej wychowawczyni pani Okseniukowej na cmentarzu bielskim. Właśnie. W tamtym roku też tak samo było. Powiem wam ciekawostkę. Ja pytałem, czy wszyscy byli, wie panie, które siedzą akurat na ławce. Wszyscy wiedzą, gdzie był stary budynek szkoły. Dzisiaj żeście też tam pewnie byli i powspominali. Ale nie wszyscy wiedzą, jak wygląda nowa dwójka.
No, nie wszyscy wiedzą, bo ci, co wyjechali z Białej, to pewnie nie wiedzą, zdjęć wiedzą. Natomiast ci, co w Białej mieszkają, to wiedzą, jak wygląda. Może zabrać ich na taki spacer do Nowej Dwójki? Nie, chyba to troszeczkę za mało czasu mamy. Za mało czasu. Bo niektórzy niestety nie mogą tak daleko iść. I z tego, co teraz widzę, to co roku robicie takie zjazdy? W tamtym roku próbny zrobiliśmy, w tym roku już oficjalnie 50 lat i za 5 lat następny na pewno zrobimy, jak Bozia da. I jeszcze zapytam nauczycieli, którzy zachowali się w pamięci. To znaczy niedawno zmarła nasza nauczycielka pani Chlipalska. Jeszcze do niedawna była pani Bukowska, która też już nie żyje. Jest pani Jędryczkowska, jeszcze żyje. Pani Janicka uczyła nas, pani Osowska uczyła nas i pamiętamy i tych nauczycieli. Pani Okseniuk, pan Borysiuk sport. WF-u i śpiewu. Nie dość, że są fantastyczni. Nie dość, że są fantastyczni po 50 latach, słuchajcie, to jeszcze mają niesamowitą pamięć. Zjazd klasy 7A ze szkoły podstawowej numer 2. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Zapraszamy na Plac Wolności i nie tylko na Plac Wolności. Dziękujemy.